Słuchajcie, bo na TikToka będę chciała wstawić wieszak challenge, więc koniecznie widzowie wbijajcie na naszego TikToka Dom Gen Z. A teraz na Bartku wypróbujemy, czy to w ogóle działa. O, ściąga mnie w stronę telefonu, na którym jest TikTok. Także wbijajcie. Nice. Ej, ale dobra, zobaczymy na TikToku po prostu, jak to. Jak ej, co jest grane? Ja jestem ciekaw. A my, kochani, w dzisiejszym odcinku gramy w gorący ziemniak. Dobra. A jeśli zastanawiacie się, na czym polega ta gra, to polega na tym, że zadajemy sobie pytania, rzucamy do siebie ziemniaka, można rzucić go dalej, dopiero jak się odpowie na to pytanie, nie możecie powtórzyć dwa razy ta sama odpowiedź. Familiada. Przegrywa osoba, kiedy skończy się czas na udzielanie odpowiedzi. Tak. A czas w ogóle oblicza nam aplikacja. Tutaj mamy planszę, na której za każdym razem, jak ktoś spadnie, spada niżej i osoba, która dojdzie na sam dół, pada dzisiaj do basenu. Ponieważ jest spalona, no to chociaż dla ochłody sobie skoczymy do basenu. W basenie jest 8 stopni jakby, tak, coś około. Mega lodowata woda, więc to jest rzeczywiście kara. Ale w ogóle zobaczcie, jakie śmieszne okoliczności, że my siedzimy sobie tutaj na ogródeczku przy stole, na którym zawsze są ugrillowanie i mamy tutaj grillka. Czy to może oznaka, że niedługo będzie koniec? Nie wiem. Musicie nas subskrybować, żeby wiedzieć. Jeżeli się zastanawiacie, czemu mamy ogolone nogi z chłopakami. Na pewno je widać, na pewno je widać. Ale wbijajcie na odcinek z Instagram decyduje i o naszym życiu. A skoro o Instagramie mowa, to zapraszamy też was na Instagrama, bo jeśli będziecie tam, to nie ominą was takie właśnie odcinki, jak na przykład, ej! Ale się zaciąłeś. Jak na przykład ten związany z Instagramem. Zaczynamy od najniższej osoby według zasad. Tak, taka jest zasada. Fajnie, bardzo podobają mi się takie zasady. No. Podajemy ziemniaka według okrążeń słońca, księżyca. Nie, wokół gwiazdy polarnej może. Tak. Dobra, zaczynamy! Czekanie, jesteś gotowa? Jak uwaga, idę. Co robisz, gdy coś cię boli? Idę do lekarza. Biorę leki. Biorę antybiotyk. Idę spać! Przytulam się do chłopaka. Piję wodę. Masuję się. Proszę o buziaka od mamy. Yes! Nie miałem nic! No, poprawiłem się, od razu, bo powiedziałem to samo co Fausty, tylko inne słowo. Ej, ale tak teraz pomyślcie, co jeszcze można robić? Nie, można stawiać bańki na przykład, masaż był dobry. Albo się rozpłakać, albo poleżeć. Następne pytanie! Dobra, dawaj świeżutki. Jak zauważyliście, Fausty się zbliżyła do końca. Do grilla. Jakie znasz czerwone rzeczy? Jabłko. Moje spodnie. Majtki. Śminka. Burak. Cień do powiek. Skarpetki. Rękawiczki. Trąbka. Farba o kolorze czerwonym. Róża. Obroża dla psa. Śminka do ust. Okulary. Była. Wracaj, rzucaj do niej. Tak. Okulary. Nie, to ja dałem. Okulary korekcyjne. Okulary. Ja powiedziałem, ona mi zabrała. Powiedziałam okulary korekcyjne, to powiedziałem okulary. Mogłeś powiedzieć, co masz ty powiedzieć? A powiedziałeś, ale co wy? Ale bo powiedziałeś to, co ja powiedziałem, przez to, że powiedziałeś to samo słowo, a ja poszedłem dalej. Gramy o punkt. Dobra, jeszcze raz gramy. Ale między sobą. Dobra. Robimy po prostu dogrywkę, bo nie wiemy, czy mamy to sobie zaliczyć, kto zalicza, kto przegrywa, więc świeżo losuje nam kolejne pytania, my między sobą we dwójkę. Ziemniaka! Ziemniaczana dogrywka. Płosty pisarze albo coś takiego. Z czego można zrobić surówkę? Sałata. Ogórek. Pomidor. Marchewka. Kapusta. Burak. Jabłko. Cebula. Rzutkiewka. No nie przedłużaj! No Patryk! Szpinak. Cypiorek. Rukola. Polendra. Polendra. Kto zna więcej warzyw w challenge? Banan. Oliwa z oliwek. Cóż? Truskawka. Rozpunka. Gruszka. Gruszka! Koniec! Sałatka owocowa. Ale gruszkę to się dodaje. Dobra, jesteście gotowi? Wam jest presja teraz, bo coraz bliżej jesteś. Tak, ale ja już się pogodziłam z tym, że to ja wpadam do tego. Ej, no! No! Dobra, nie ma znaczenia. Jakie znasz gady? Mucha. Co to nie jest gad? A czekaj, kameleon. Nie, a to nie jest płaz? Salamandra. Jaszczurka. O, właśnie tego słowa szukałem. Płaz. O, gad. O nie, gady, gady. Nie. Zestresowałam się, wszystkie gady mi wykorzystali. Ustaliliśmy jeszcze szybką taką zasadę, że jeżeli ktoś mówi ryby, to następna osoba nie może wymienić gatunków ryb. I tak samo jest z innymi wszystkimi zwierzaczkami. Dlatego ale nie i tak ja poszłam tego. W dół. Lecimy. Dobra, teraz... Let's go! Czyli teraz zaczyna Wika, tak? Tak. Z czego składa się komputer? Z dysku. Płyta główna. Klawiatura. Myszka. Procesor. Monitor. Ekran.
tak? Monitor. Karta graficzna. Nie, stój, monitor! Monitor, no. Podkładka pod myszkę. Karta graficzna. Spadasz! Ale to było szybkie! Ale Wika przeciągnęła fest, to było takie sneaky. Czego nie robić, gdy boli cię brzuch? Nie jeść ziemniaków. Tak myślałam. Nie pić gazowanych napoi. Nie jeść czosnku. Nie jeść ostrego jedzenia. Nie brać tabletki, która zatrzymuje gówno. Nie jeść KFC. Nie jeździć na rollercoasterach. Nie trenować. O nie! Czego nie wolno dotykać? Cudzego ciała bez pozwolenia. Gniazdka elektrycznego. Środka. Bezpieczniku. Lawy. Groźnych zwierząt. Ognia. Krokodyla albo dzikich zwierząt. To było, na tobie. No nie! Czyli ja dołączam do dziewczyn. Ej, to by piątka, na razie five headzi. Dobra, myślę, że tutaj zaraz nadgonimy. Dobrze. Jakie znasz zabawy towarzyskie? Taniec. Gry planszowe. Kurde, zabawy. Berek. Cęgle. Karaoke. Twister? To jest gra planszowa? Tak. No chowany. Dawaj jeszcze raz, jeszcze raz. Dawaj to. Chowany. To chowanka! Ty, co to ma być? Nie zaliczamy tego, Bartek! Nie, co? Ponieważ Bartek teraz zrobił świński ruch. To samo, gracie rewanż, bo zrobiliście to samo. Ale nie, to był świński ruch, bo dosłownie patrzyłeś mi w oczy i to powiedziałeś, więc według mnie... Nie, dogrywka moim zdaniem, tak jak... Teraz wylałaś! Ja biorę, żeby nie było. Znaczy ogólnie też chciałbym, żeby każdy się trzymał na baczności, bo Bartek powiedział, Twistera to jest gra planszowa i żeby wcześniej zareagować, bo już dwie osoby przeszły. Tak. Teraz, jak się popełni błąd, przesuwamy się o dwa aż pola, bo to by po prostu potrwało za długo. Nie chcemy was zanudzać, więc Bartek co? No, nowa kolejka! Tak wychodzi. A bo ja teraz wygrałem w tej nowej kolejce. Moim zdaniem będą większe emocje teraz. Fausti, 3, 4. Na czym można obejrzeć film? Na Netflixie. Na YouTubie. Na telewizorze. W kinie. Na telefonie. Na Disney Plus. Na komputerze. Amazon Prime. Na laptopie. Kino samochodowe. Był laptop. Na HBO. Kino samochodowe. Aaaa! Jakie są jeszcze rzeczy? Ale to dlatego, że się pomyliła, ja miałem już. To czyjaś pomyłka tak wybija. Tak. Jesteś na szóstym miejscu. Już tutaj jesteś już w płomieniach delikatnie. Robi ci się gorąco? Już czujesz, tak, czujesz gorąco. Tak bardzo mi chciał się schłodzić w tym momencie. To można znaleźć na stronie internetowej. Filmy dla dorosłych. Filmy takie dziecięce na przykład, no nie, YouTube. Muzykę. Social media. Ciekawostki. Zakupy internetowe. Torenty. Kosmetyki. Z kosmetyki. Sympatię swoją na portalu. Obrazki. Memy. Odzież. No, jakbyś rzuciła, to by było git, bo już byś się pozbyła. Ale mam farta w tej tle. Przesuwam się od dwa miejsca. To można robić na koniu. Jeździć. Skakać przez przeszkody. Robić salta. Wyścigi. Nie można robić salto, są akrobaci. Salto na koniu? Są cyrkowe. Nie zaliczać. Robić tor przeszkód. Fikać. Cwał. Fikać? Cwał? Tak. Leżeć. Spać. Salta bym nie zaliczyła. Salto, nie, robią. Teraz wam pokażę, jak gościu robi salto. Ale to jest. Ale ta gra wywołuje spiny. Emocje, kochani, serio! Co można robić jakieś salto? Są cyrkowcy, którzy robią salto na słoniach, a co dopiero na koniu? Stary, to zdać salto na koniu, ale nie z koniem, głupku, tylko stoisz na koniu, robisz salto i lądujesz na koniu. Salto z koniem by było kozak. A ty myślałeś, co ja myślałem? Serio? Ale przez sekundę, ale potem... No bo presja była! Fausti, jak ty sobie to wyobrażasz, że salto z koniem? Na rampie jak pływać, przecież konie pływają. Dobra, pytanie jest, kto przegrał teraz? Bo ja przegrałam! Bo się zastanawiałam, czy można robić salto na koniu! Montażyści, wstawcie proszę gościa, który robi salto na koniu. Nie, no problemo. Jak widać, można! Co można robić podczas koncertu? Śpiewać! Pić napoje. Drzeć mordę. Pogo. Tańczyć. Poznawać nowych ludzi. Iść do ubikacji, bo się wypiło za dużo. Śpiewać. Trzymać było. Dawaj to. No. Świeżemu brakuje trzech skuch. O kurcze! Ej, jak będę skakał do basenu, to zrobię belly flopa takiego. Podaj znane szczyty górskie. Mount Everest. Śnieżka.
Rysy. Czy to rysy? Giewont. O, dobrze, rzucaj! Nie, dobrze. Kartowy wierch. Giewont. Kopiec. K2, K2! Nie ma kopca. To nie jest... Kopiec! Nazwy góry. Tak jest! W końcu! Ej, nie ma szans. Ale rysy to nie jest szczyt? Najwyższy w Polsce? Jest oczywiście, że jest rysy. Z najwyższa góra w Polsce w dupę jeża. Co można zrobić z pomarańczą? Zjeść. Obrać skórkę do ciasta. Wycisnąć soki. Zrobić lukier. Z wiążu pomarańczy. Jest! Jestem ostatnim szeryfem! Ale powiedziałaś to tak głupio, to chodziło ci, że zrobić skórkę kandyzowaną. Tak, tak. Lukier z pomarańczy! Na pewno taki istnieje ogólnie, więc zaliczamy. Czego nie wolno robić w urzędzie? W urzędzie być mega głośno. Przeklinać na panie, które tam pracują. Kłamać odnośnie swoich danych. Pić alkohol. Całować się. Podrabiać podpis. Można się całować w urzędzie. Lizać się, tak no nie dobra. Można. Się wyrzuca. Podrabiać podpis. Nie, moim zdaniem to... Tak, no. Dobra. Sprawdźmy to na kamerze. No. Mamy problem! Doszliśmy do wniosku, że Bartka odpowiedź jest niepoprawna. Bo w urzędach odbywają się śluby, na których można się całować. Tak. Sprawdźmy. Jeszcze powiedział, lizać się z języka. No, można. Można. No na ślubie na pewno. Byli i tacy, co nawet pili w urzędzie na ślubie. O, oczywiście. Pracownik nie może. Ale to. Nie powiedziałeś, że nie może. Dwie no nie! No, jesteś królem randomowych odpowiedzi. Widzieliście kiedyś, że się całował w urzędzie? Tak, oczywiście. Czas ślubu. Byłeś na ślubie. Cywilny ślub. Wiecie, czego nie można robić w urzędzie? Płacić kartą. Ja powiedziałem... O, Bartek, jesteś dwie odpowiedzi, ej, from the grill. Chciałem powiedzieć, ej, ale fajna jest ta gra, jednak mi się nie podoba. Bo przegrywasz. Co można zjeść z czekoladą? Z czekoladą? Kanapki. Chili z czekoladą? Z czekoladą naleśniki. Kurde. Mięso. Co? Jest. Drinka. Herbatniki. Zjeść czekoladę z czekoladą. No do mnie. Bataty. To do Patryka. Herbatniki z czekoladą. O. Dobre, no. O, wychodź, też nie jesteś już. Ale już się koszustwo. Takie wiesz. No to Patryka, bo ja ci się faktycznie nie podoba mi się ta zasada. Ile razy w życiu jadłeś mięso z czekoladą? Jedliśmy, Hania robiła nawet na odcinku. Wbijajcie i oglądajcie. Mięso z czekoladą? Dlaczego my nie wpadamy na takie proste rzeczy, jak na przykład mafinka, lody, gofry. Kotleciki z indyka w pikantnym sosie czekoladowym, meksykański kurczak w sosie moleczek, a lodowym. Dobra! Co jest zielone? Sałata. Pionek Bartka. Trawa. Drzewa. Groszek. Groszek. Piosenka paliona. Awokado? Ricky Morty, opakowanie. Brachu! Cukinia! Ogórek konserwowy! Obrażę psa! Winogrona! Ogórek kiszony! Był kiszony! Mało solny! Ogórek... Ogórek... Trawa w naszym stanie! Zielone! A to o to chodziło, że piosenka paliona. No. Woda w naszym stawie też jest zielona. To był mój kolejny strzał. No weź, ale no nie, no tak. Ej, coś się przestawiło. Było tu, teraz jest tu. No. Ej, to jedna odpowiedź jest zdecydowany. Lecimy! Dobra. Możliwe, że ostatnia runda. Co można złapać? Można złapać choróbsko. Można złapać batata w ręce. Flaka w opolnie. Można złapać... piłkę. Faceta zarabia. Złapać rzutkę! Miałeś! Dobra. Jezus. Teraz? Dawajcie, wszyscy robimy to turbo na spokojnie. Patrz. Tak. W jakie gry gra się za pomocą rąk? Twister. Karty. Komputerowe. Gry na PlayStation. No to jest takie papierkaminuszki. Siatkówkę! Marynarzyk! Piłka ręczna. O kurde! Siatkówka była? Koszykówka! Tak. Tenis! Kciuki! Tenis stołowy! Golf! Wybuchaj! Badminton już chciałam powiedzieć! Za długie badminton! Jak się grało w marynarzyka? Miało być spokojnie w tej rozgrywce. Ale emocje, słuchajcie. Jak na grzybobraniu. Ej, mamy dzień! Wy się dobraliście idealnie. Dzisiaj obydwoje dwoje boomerskie żarty. Ale ja mam zawsze. Czym można podlewać rośliny?
czym? No pomyślmy, czym no można... No dawaj, bo mało czasu będzie! No cicho, bo widzowie nie słyszą, co mówię. Rośliny można podlewać wodą. Takimi specjalnymi, taką żywnością. Wodą deszczową. Sikami. Konewką. Szlauchem. Znowu taka sytuacja nie rzuciła. Czego nie należy moczyć? No na przykład swoich skarpetek, które się ma na sobie. Włosów potrwałej. Zamknięcia własnych... karta, proszę majtek. Bardzo. Suszarki podłączone do prądu. A jak tutaj było? Czego nie można moczyć? Ręcznika. Tatuażu. Nowego. Włosów po nałożeniu wszystkiego takiego, co ci się naprawia włosy. To teraz! Ziemniak poleciał! Ej, Fausti, to było taktyczne, brawo! Ej, dobre, kiedy to wzięłaś? I to jeszcze prawie się nie udało, bo powiedział przed tym, jak mu udałaś i mógł, wiesz, mógłby się to skończyć na mnie. Ale nie, bo 5 minut byś siedział tu w następnej. Ale sklaczowałem tym tosterem. Tak, ładnie, Fausti! Dobra, basen! Basen leci się! 3, 2! No, to ten. Dawaj! Nie! No co? Zimna jest! Jo! Nawet zero reakcji! Chciał powiedzieć, że mu zimno, bo jego nie możesz zaprosić widzę na swojego... A, nie możesz, na dlatego zapraszamy na swoje... Na nasze Instagramy! Dobra widzowie, jeżeli chcecie więcej takich planszówek, różnych innych, bo mamy dużo, mamy jeszcze dwie w zanadrzu. Z fajnym zakończeniem dodatkowo. Tak, zostawiajcie dużo łapek w górę i napiszcie na przykład, jakie planszówki chcielibyście, żebyśmy zagrali. Dobra, widzimy się jutro o 17:00. Pa! Peace.